Witam serdecznie. Mam przyjemność rozmawiać z trenerem Polonii Środa Wielkopolska. Panie trenerze, co nie zagrało w pierwszej połowie i do 71 minuty drugiej połowy? Myślę, że pierwsza połowa była ospała w naszym wykonaniu. To większa determinacja była po stronie piłkarzy Bałtyku. My źle weszliśmy w mecz, byliśmy apatyczni w tej pierwszej połowie i przez to brakowało tego ostatniego podania. Zbyt dużo holowaliśmy piłkę, zamiast grać na jeden, na dwa kontakty, zmieniać ciężar gry, to wkradło się taka nerwowość. Prowadziliśmy tą piłkę, traciliśmy i denerwowaliśmy się wszyscy, w drugiej połowie myślę, że też dobre zmiany i zawodnicy, którzy weszli, ożywili grę, ale myślę, że od początku drugiej połowy już byliśmy inną drużyną. Gratuluję chłopakom, strzelić trzy bramki w drugiej połowie, wygrać kolejny mecz, zagrać znowu na zero z tyłu, no to tylko cieszy. Tak, gratuluję. A czy wszystkie założenia zostały zrealizowane, które trener przekazał przed meczem, jak i w pierwszej przerwie? Znaczy, na gorąco to też ciężko powiedzieć. Na pewno chcieliśmy się ustrzec w obronie tych piłek, które Bałtyk zawieszał na zawodnika z numer 9, na Marczaka, który w pojedynkę potrafi wygrać mecz. Ustrzegliśmy się błędów przy stałych fragmentach gry, bo i Damiańczuk, i Marczak, i Garbacik to są dobrze grający zawodnicy głową. Z tego się wywiązaliśmy. Ja myślę, że mówię, na gorąco też nie będę oceniał. Cieszę się z trzech punktów, gratuluję drużynie, ale pierwsza połowa do poprawki. W dzisiejszym meczu na pewno byliście faworytem tego spotkania, ale jednak musieliście się troszeczkę pomęczyć. No tak, to nikt za darmo nie odda punktów. Jesteśmy w grupie mistrzowskiej, tu każdy mecz. Gramy już tą górną częścią tabeli. No jesteśmy w dobrej formie, jesteśmy w dobrej dyspozycji. Musimy poprawić tylko te mankamenty z pierwszej połowy i będzie okej. Okay. Następny mecz z jakim zespołem? No, z Radunią Stężyca, jedziemy do Stężycy, zapowiada się fajny mecz, na pewno faworytem jest lider, zespół ze Stężycy, ale my lubimy grać takie spotkania i już nie możemy się doczekać. A więc życzę powodzenia. Dziękuję.